Hej, z tej strony Drakonager, witam was w 40. odcinku serii Zagraj Drakesem The Dark Eye. Kreator napisał mi, że Vendala ma zdolność, dokładnie zaklęcie, które pozwala przywołać towarzysza i zaraz je sprawdzę właśnie. Szczerze nie sprawdzałem wszystkich jej zaklęć, więc... Przywołanie, pomocna łapa. Elf wzywa do pomocy zwierzę znajdujące się w pobliżu. Zwierzę pozostanie przy boku elfa, wspierając go nawet podczas walki. Znajdujące się w pobliżu zwierzę. Ciekawe. Myślałem szczerze, że to będzie taka magia przywołania, a nie kontroli nad kimś. Trzeba to będzie wypróbować, myślę. Tylko pytanie, czy ja to mam ustawione. Tak. Szósty poziom. Co może... Chociaż widzę, że koszt energii astralnej nie jakoś... Nie zmienia się znacząco. Jeszcze doradziłeś mi, ziomek, żebym zainwestował w walkę ofensywną for Grima. I wiesz co, masz rację, faktycznie by mu się to przydało. Drugi poziom. Jeszcze dodatkowa wytrzymałość. Ale to już, jak znajdę jakiegoś... nauczyciela. No dobra. Udajmy się tym jakże zajebistym skrótem. Zamkowe krypty. Co nas tam czeka? Aż się boję pomyśleć. Tu mamy pora odnośnie walki. Autozapis. No to czuję, że będzie grubo. W sumie ostatnio walczyliśmy z orkami i ogrami. Dostaliśmy dużo doświadczenia. Przekradnij się obok orków. Roi się tutaj od orków. Jeśli choć jeden zauważy, że tu jestem, niedługo wszyscy się o tym dowiedzą. Muszę spróbować jakoś przemknąć obok nich. Łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale warto spróbować. Ach, to opcjonalne skradanie się. Nie jest to dla mnie... Nie jest to w moim stylu, no ale... Co ja poradzę? To nie jest zbytnio zależne ode mnie. Znaczy niby jest, mogę wybrać, czy chcę właśnie się skradać, czy robić rozpierdziel, ale... Sam nie wiem. Gdybym się skradał wtedy przed walką z Gamblekiem, to wtedy miałbym mniejszą ochronę i w sumie trochę to mogłem lepiej przemyśleć, bo... Mogłem się na początku skradać, zabić Gambleka, a potem wyrżnąć resztę. Ja też na to nie wpadłem. Ropniomor. O, i beczkę. Nawet dwie. Super. Tylko, no tak, oczywiście mam pełny ekwipunek. Czy mogę pan wziąć parę przedmiotów, zależy co to za przedmiot. Czy ja już zbierałem ropniomory? Znaczy... Bo tam jest jakaś walka. Kto tam się bije? Nie wiem, zobaczymy. Sierp, sierp. I proszę bardzo, muchomor, opniomor, cokolwiek to jest. Że ostrożnie. Wykryją, to może być nieciekawie. Będzie dużo walki. Oż, martwy, mały, szmaragdowy pająk. Wspaniale po prostu. Jak ja mam się kurna przekraść obok tego orka? Chyba po prostu przejść za nim. No i Gwendalo. O matku, tam widzieliście tego pająka? Choć jeden nie zauważy. Zwłaszcza się... skradanie się, to jest tutaj. No nie musi mi, że mnie zauważył. To jest dziwne. Jeszcze mi nie anulował tej misji. I to się nie zmieniło. Okej, przekradnięcie się obok tego nie było możliwe. Okej.
O, sokiem na gotowy. Super, że mają go tyle przy sobie. Będę miał się czym leczyć. Dobra, Gwendalo. To są pająki. Martwy ork. Widzę, że przeciwnicy walczą ze sobą. To jest genialne. To jest zaawansowana sztuczna inteligencja, niczym w Condemned. Tam właśnie nie wszyscy byli przeciwko tobie. Znaczy, teoretycznie byli, no ale mogli też tłuc siebie nawzajem. I to było zajebiste. Ty sobie czekasz, aż właśnie przeciwnicy, no przetrwa tylko jeden, no i potem go dobijasz. To było coś. Przeszedłem tę grę, jest po prostu świetna. To jest gra twórców Fira, czyli gry z najlepszą sztuczną inteligencją. Jak dotąd. Co on tu ma? Standardowy ekwipunek Orkasa. Podziwiam kunszt grafików, którzy to tutaj wklejali. Fajna roślinka. Jakaś taka czarodziejska, widzę. Dobra, czepiam się. Widocznie drobne niedopatrzenie. Jak mogłem wcześniej nie doceniać Gwendalin. Ona jest genialna. Ten pająk to może być nasz miniboss? Czy coś w tym stylu? No i bójmy się, bójmy. O, skrzynia. Liczymy na coś lepszego. Trochę pieniędzy. Pełny ekwipunek, już nazbierałem tego. Nie wiadomo ile. O dziwo, skrzynia jest otwarta. No, no tak. No, tak wygląda mapa. Tutaj właśnie był ten muchomor i tu kolejna, ale już mi się nie chce zbierać, szczerze mówiąc. Przecież to nie do końca rozumiem, o co tu chodzi. Przekradnij się obok orku. Przecież kurna, już mnie jeden wykrył i co i nic. To nie ma znaczenia. Drewniana ściana, tu jest przejście. Którędy się tu udać? No dobre pytanie. To chyba jest alternatywne przejście. Tak myślę. Nawet jeśli, to tak chciałbym ją sprawdzić, Gwendalo. Czy to jest gniazdo tego pająka? Oj, coś czuję, że się nie pomyliłem. Spokojnie, Gwendalo, może nas nie zabije. Tak jak ta szczurzyca. O, nią też trzeba się będzie zająć. Co tu pisze, kurde? Jest rozmazane niestety, trzeba tak patrzeć. No ale tak, no... Oj. Nie mogę już bardziej oddalić. Się roję tych pajęczyn, kurde. Jakbym był w jakimś jelicie grubym tego pająka. No ja pierdzielę. Dobra, oddalmy nieco mapę. Najlepiej tak, całkowicie. Żeby jak najwięcej widzieć. Kto wie, może dostaniemy jakąś nagrodę za tego pająka? Czy to tam będzie? No. Kamera. Jaja pająka. Może na razie zawrócimy i pójdziemy tutaj, sprawdzić co tam jest. Nie, to jest taki trochę labirynt. A, tędy nie ma przejścia. Okej, nie zauważyłem, że ta ściana jest nie do zniszczenia już.
Okej, co może oddalę kamerę? O. Jaskinia pająków, jeśli dobrze widzę. Skąd to się tu wzięło? O, to może spróbujmy tego zakręcia? Czyli po prostu się to rzuca, tak? No zobaczmy, jak to wygląda. Może być ciekawie. Magiczne istoty. Magiczne istoty, które możesz wezwać bądź przyzwać, używając zaklęć, zostaną przy twojej postaci na jakiś czas i będą pomagać jej w walce. Portret istoty pojawi się razem z małym symbolem pokazującym czas pozostały do odesłania jej z powrotem. Postaci gościnne. Okej. Przyzwany wilk. Pomocna łapa. Ciekawie, ciekawie. Dobra, może jest ich tu nieco dużo, ale nie są chyba jacyś mega twardzi. Jeszcze ten wilk nam pomoże. Fajnie. W sumie mógłby być taką żywą tarczą. Niezłe. Naprawdę ciekawe. Samiec alfa z tego wilka. Te gruczoły, właśnie, które zbieramy przy pomocy wiedzy o zwierzętach, są naprawdę dużo warte. Będzie z tego niezły pieniądz. Dobra, może wydawało się, że to jest duże zagrożenie, ale na szczęście nie zadałem jakichś super obrażeń. No i po bólu, można powiedzieć. My sobie pozbieramy, co nam się należy. Czy te panieczek kły były dużo warte? Już nie wiem. Coś właśnie, co zbieramy z pająków. Cokolwiek to jest, warto zbierać. Taki fajny wilczek. Wkurzyliście, że niszczymy te jaja, więc stanęli w ich obronie. Czy niszczenie ich ma jakiś sens? Kto wie, może znajdziemy któryś z nich coś cenniejszego. Zobaczymy. Jeszcze sprawdzę, czy już. Tak, to chyba ostatni. Raczej już chyba kolejna fala nie przyjdzie. Szkielet. Okej. Sprzedaję jego rzeczy. Jemu i tak się już nie przydadzą. Okej. Walka była, z tego co widzę, jednorazowa. A jeśli zniszczymy wszystkie, to może przyjdzie ich królowa? O kurwa, ile tego tu jest? Szkieleta już nie można go przeszukać. Ale tego już owszem. Trzeba patrzeć. O, tu jeszcze jeden. Czyli ten szkielet się różni od tych dwóch. No i tamtego trzeciego jeszcze, to był wcześniej. Nie wiem. Skórzana czapka. Tu jest sporo pancerzy różnego rodzaju. Takie pajączki z tego wychodzą, takie malutkie. O, ja się chyba proszę o wpierdol. Jak zawsze zresztą. Łatwo to zniszczyć, trzeba przyznać. Ogniomech, chropniomory, szkielety. Jakieś kurde kokony, czy nie wiadomo co.
Chyba teraz... Tędy? Jak ona to niszczy tak na dystans? A może z drugiej strony by się... A nie, tu jest przejście, dobra. Szmaragdowy pająk! Chyba się w końcu doigrałem. Dobra. Wybuch płomieni. Mocny cios. Mocny cios. Deszcz, strzał. A wilk po prostu będzie. Kurwa, serio. Boże. Zlituj się nade mną. No. Damy radę. No, spory jest. Uła. Taki mikrobos. Kolejny raz pokonany. Na wilka zabił. Najwyżej sobie przywołamy kiedy indziej. Fajna zdolność, dzięki Kreni, że o niej napisałeś. Ale oszustwo, no. Skandal. Czy to jest droga, czy kuźwa, co to jest? Idę we właściwą stronę, czy niekoniecznie? Już kurde sam nie wiem. Tu się można pogubić, no. Kolejne jaja, no. I znowu szkielet. Widzę, że przychodzenie tutaj nie było zbyt mądrym pomysłem. Nie wiem, czekajcie, coś mi się przypomniało. Pamiętam, że to się nazywa Kapalin, nie wiem czemu. Coś mi się pomyliło chyba. Albo będzie coś podobnego, tylko kiedy indziej. Już sam nie wiem. Albo sobie po prostu coś ubzdurałem. Jak to za dzieciaka bywa. Jak się okaże, że powinienem najpierw iść tamtędy, to się wkurzę. Lubię mapy, w których... W których drogi się łączą, to chciałem powiedzieć. Wtedy mogę więcej sprawdzić. Jenys, kolejne zwłoki. Orkowy wojownik. Kuźwa, gdzie oni są? Wyżej. Ej, szanuj Forgrima. Ej, ja od Gwendoli to się odczep. Się powtarza. Dlaczego czuję, że wybrałem złą drogę, no. Teraz idę właśnie tam, gdzie powinienem. Chociaż nie, tu już jest jakby koniec. No. Okej, okay, to jest jednak opcjonalne. Uff. Tylko pytanie, gdzie oni kurwa są? Gdzieś tu? Są jakby nad nami, ale ich nie ma tutaj.
Nie no, są jakby wyżej. Upewnijmy się, że nie ma to jakiegoś przejścia. Tutaj są. Ciekawe, jak można się tu dostać. Spróbowałbym zauważyć któregoś z nich, ale... dupa tam. Można sobie próbować. Z taką kamerą jednak nie da rady. No dobrze, idziemy. Wracamy się. Nie ma po prostu tu innej ścieżki. Kurde. Nie wiem. Może jeszcze znajdziemy, może po prostu trzeba iść tędy. Liczyłem na jakieś lepsze łupy. Liczyłem to wszystkich, ja i powinien dostać jakąś premię. Klaustrofobiczne korytarze. Są małe szmaragdowe pająki, są szmaragdowe pająki, tylko są duże. Czy można? Nie, nie można. A szkoda. Nieskończona ilość pieniędzy. Teraz tędy. Zamkowe krypty. Dobra, teraz idziemy po prostu w drugą stronę. Czy tam pójść? Tędy? Jakoś na skróty? Wygląda na to, że można. A nie, guzik z tego. Liczyłeś na krótszą drogę? Takiego wała. Urocze. Zaznaczona jako drewniana ściana, to jest bardziej... A nie, to chyba było do zniszczenia. Nieważne. Tak, raczej tak. Nieważne. Orkowie, pająki, co jeszcze? Może kurwa pchły? Do szczęścia chyba tylko smoka brakuje. Walka ze smokiem, o tak, to dopiero by było epickie. Draconager versus Dragon. Po prostu. Albo Draco, bo chyba... Znaczy na pewno po łacinie, a nie po angielsku, to jest smok. Kuźwa, wyjaśnij, o co tu chodzi z tym przekradaniem się. Zabiliśmy już jednego i nic. Nie wiem, jakiś błąd może. Albo ja czegoś nie rozumiem. Taka opcja też jest. Dobra. Ruszajmy dalej. Nie ma to jakiejś, nie wiadomo jak, dużej grupy.
jakiejś armii czy innego legionu. Dobra, tu już nie ma pajęczyn. Niebezpieczne wzmocnione przejście. Co to się zawali na nas? To jest pułapka. Ni. O. Okej. No tak. Dobra, walczyliśmy już. Lokacja następna pod spadem zamknięta. Aha, czyli teraz naszą lokacją będzie zamek. Dobra, już walczyliśmy z orkami, z ogrami. Jak zwykle damy radę. To co? Przywołujemy sobie wilka? Pomocna łapa. Może nieco bliżej przeciwnika, o. Tylko kurczę, ona musi podejść w to miejsce. To nie ukrywam, trochę może być nie na rękę. Taka zielona. Wszystko się takie zielone robi. Dobra, może jeszcze uda mi się wyleczyć Gladys. To będzie cud, tak się uda. Chociaż... dała radę. Dobra, jesteśmy w czwórkę, to damy radę. Fajnie, że on atakuje tego wilka i dzięki temu oszczędza nam bólu. To akurat fajne, dzięki Kreanir. Tyle z tego czaru wyszło. O kurwa. O, tak w ogóle to mogę już teraz wrzucać lepszy balsam leczniczy. Dobra, użyjmy tego na Darkonagerze, bo... Gladys pewnie i tak padnie zaraz. Prędzej czy później. Znając jej szczęście. Dobra. Skończyła się mana. Niech to szlak. Niestety jedną strzałą nie trafiła. A szkoda. Wilk nas broni, jest naszą żywą tarczą. Jest fajny ten wilk. W razie czego zapis? Numer 200. Ciekawe, ile to mi miejsca dysku zajmuje. Nie wiem. Jakoś nie liczyłem tego. Po prostu gram. Już prawie. Haha. Zwycięstwo.
No. Taka oto walka. Ja pierdzie, mogę założyć własny sklep z ubraniami. Karuzela Drakuś. A ja pierdykam. Żadnej skrzyni. A szkoda. Po takiej wadze by się należała. Piaskowiec. Czyli po prostu pewnie piasek. O, tu jest skrzyneczka. A, to super. Jednak się pomyliłem. No, nawet nic specjalnego. No dobrze, tylko tak. Trzeba oczywiście obrócić kamerę, bo schody są tak zajebiście umiejscowione. I się dobrze, że pomogłem wtedy temu żołnierzowi, bo inaczej by nie przeżył. Już nie możemy tam wrócić. No widzicie. No, ale jesteśmy w kryptach. To jest ciekawe. Można powiedzieć, że to jest nieco inna lokacja, tylko... Znaczy ta sama lokacja, tylko nieco inaczej wyglądająca. Inny poziom. A, pełny ekwipunek. Wiecie co? Może już tą część zbadamy sobie na następnym odcinku. Nie wiadomo, ile nam zajmie właśnie eksploracja tego oto miejsca. Z tym jaskiń warsztaty. Tak więc, w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. Cześć.